Mówi się Jacek Sobala, witam w szybkich mediach. Jest środa 27 września, troszeczkę jesteśmy spóźnieni, ale w ogóle jesteśmy w porównaniu z tym, co się działo wczoraj. 21.18 i ja mam 18 za oknem. ...7-964-253-507-964-253, no więc proszę Państwa, po trzech tygodniach przerwy Iga Świątek dzisiaj znowu zagrała o punkty w Tokio. To był bardzo trudny mecz do oglądania. No i trudny mecz dla niej, tam po męczarniach było 6-4-7-5. Głównie dlatego tak było, że no, nasza mistrzyni, dziewczyna z Raszyna, dużo niewymuszonych błędów popełnia. Co będzie dalej, zobaczymy. Ja bym się nie czepiał specjalnie, bo to taki jest tenis, no i tyle. Ja nie z tego powodu jestem rozżalony do żony. Z jakiego powodu ja jestem rozżalony, to no przejrzał mnie, tak. Przejrzał mnie Kołodziejczak. Telekino, pokażcie bardzo uprzejmie, proszę. To jest fragment porannej rozmowy w Radio Z. Tam Michał Kołodziejczak wytłumaczył wszystkim, dlaczego są rozgoryczeni i rozżaleni. Bardzo proszę. Z ostatniego sondażu dla Onetu wynika, że nie ufa panu aż 65% Polaków. Jest pan liderem sondażu nieufności. Co się stało? Proszę jakaś pana, wizerunkowa katastrofa? Proszę pana, takie wydumane sondaże robione przez człowieka, który skompromitował się kiedyś robiąc sondaż i pokazując bardzo duże poparcie Wiplera, z czego później się tłumaczą i sam Wipler przyznawał się, że ten człowiek zrobił sondaż za parę tysięcy złotych, żeby tylko... Czy pan nie wierzy pokazać w ten sondaż? Proszę pana, ja zrobiłem badania. Dlaczego ludzie tak uważają? I z dużej... Zrobił pan wewnętrzne badania? Tak. Dla siebie? Tak, dla siebie. Czyli dlaczego ludzie panu nie ufają? Nie. Co ludzie myślą o tej decyzji? Jaka jest przyczyna? Co myślą, jeśli chodzi o pańskie badania? I tutaj mamy pokaz rozżalonych wyborców Konfederacji, rozżalonych wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którzy do końca liczyli, że Michał Kołodziejczak dołączy albo do PiSu, albo do Konfederacji. Czyli są rozżaleni, rozgoryczeni. I to bardziej wynika z żalu, z tego, że nie poszedł z nimi, poszedł z innymi, więc jest niedobry. A może to wynika, panie Michale, panie przewodniczący, z tego, że ludzie no, nie lubią polityków, którzy zmieniają poglądy z dnia na dzień. No, przypominają cały czas to, co pan mówił o Donaldzie Tusku, że Tusk cofnął Polaków o kilka wieków. Proszę pana, ja w mojej politycznej, krótkiej karierze dojrzewam na oczach całej Polski. Jako jeden z niewielu polityków w tym kraju, gdzie od tak naprawdę od politycznego zera, od startu, od wyjścia, dzisiaj dochodzimy do miejsca, gdzie mówi się o Michale Kołodziejczaku, bada się zaufanie do niego po 3-4 mocnych latach działań. Ale w ciągu miesiąca spadł pan w tym sondażu o 22 punktów procentowych. Proszę pana, powiedziałem panu, dlaczego tak jest. Skąd to wynika? To wynika z jasnego rozżalenia tych ludzi. I moje Czyli dojrzewanie nie, obserwowała nie, cała Polska. Nie żałuje pan swojej decyzji? Zaraz te sondaże się zmienią. No właśnie, ja się tak zastanawiałem, co mu jest temu Kołodziejczakowi, co mu jest? No nic mu nie jest, on tak dojrzewa po prostu i tyle. Tam Kołodziejczak jeszcze w tym wywiadzie powiedział, że on będzie przemawiał, w niedzielę na tym Marszu Miliona Wątków, znaczy tych serc. Oczywiście, że te sondaże się zaraz zmienią, także to w ogóle się nie ma co tym przejmować. Zapowiedział, że będzie przemawiał podczas październikowego marszu Donalda Tuska. W trakcie wczorajszej rozmowy z Donaldem Tuskiem padła taka propozycja. To nie jest doprecyzowane, kto proponował komu, żeby przemawiał. Prawdopodobnie tak będzie, mówił Kołodziejczak. Pozdrawiam Władka i Szymona. Szkoda, że panowie nie wzięli na poważnie tego, jak ważne są te wybory. Według mnie to będzie bardzo duży błąd. Trzecia droga powinna być na marszu i ja namawiam. Ale nie tylko Kołodziejczak, proszę państwa, tak mi dzisiaj przejrzał. No Kołodziejczak mi powiedział, dlaczego ja jestem taki rozżalony do żony, a na spotkaniu z wyborcami w Świadkowie Trybunalskim Tusk mi uświadomił w ogóle, jak to jest ze mną. Nawet jeśli wciąż 1/3 Polek i Polaków jest gotowa głosować na rządzących, to wynika to raczej z braku elementarnej wiedzy, ponieważ karmieni są, wszyscy jesteśmy w jakimś sensie karmieni fałszem, propagandą, kłamstwem, niedomówieniami, ale w sercach i naszych takich moralnych, etycznych przeświadczeniach może jeszcze nie wszyscy, ale już większość Polek i Polaków czuje, że władza PiS to jest coś bardzo, bardzo nie w porządku, tak po ludzku. Coś bardzo niepokojącego, właśnie ciemnego, czasami tajemniczego. No właśnie ja tak to czuję, tak wstaję rano, nie mam tak jak Janda, tylko tak czuję, że no coś jest bardzo nie w porządku. Ja kiedyś tak nie czułem, a teraz tak czuję coraz częściej. Ktoś powie, że to jest wiek, że to 63 i tak dalej.
Nie, kochani, to na pewno jest to, co mówi Chyżeruj. Tak, no przecież on się nie myli. Dzisiaj też Giertych, dołączając taką odpowiednią fotkę, napisał, że na niektórych stacjach się już zaczęła reglamentacja paliwa. On tam dołączył akurat zdjęcie ze stacji Shella z momentu, jak wybuchła wojna, jak Ruscy napadli na Ukrainę z lutego zeszłego roku, to zdjęcie. Fajnie zapytał jeden z internautów, bo zapytał, litości, to foto sprzed roku, na tym ma polegać pana kampania, rozsyłanie fejków z fotela w domu za granicą? Tak, no właśnie na tym dokładnie ma polegać. Tak, to jest wina PiS-u, że on tak musi prowadzić tę kampanię z zagranicy, na takim uchodźstwie w tych Włoszech. Ale on chce do Senatu, z ziemi włoskiej do Polski chce. W ogóle ten Senat, proszę Państwa, co się zapowiada, że to będzie najciekawsza izba w historii, bo tam takie modele startują. Tymiński startuje do Senatu. Jak zdążę, to jeszcze o tym opowiem. Ale mówiłem o Tusku, a wczoraj był 13. odcinek Resetu. No i panowie nam pokazali, jak Tusk rozmawiał z Putinem w czerwcu 2012 roku o ukaraniu polskich kibiców. Dzisiaj rano w programie Jedziemy no i mówił Sławomir Senckiewicz, że to pokazuje totalność tej głupoty resetowej. Telekino, bardzo uprzejmie proszę, pokażcie ten fragment, jak Michał Rachoń rozmawia z tym legendarnym kibicem Legii Warszawa, kelnerem. Gdzieś był telefon od Putina do Tuska, żeby zamknąć kibiców Legii, tak? Powiązanych. To ja panu coś pokażę. Ten dokument, pan którego został zamknięty dzień po meczu, tak? 24 godziny. Czyli tydzień przed tym, zanim powstał ten dokument. Dokument ma datę 19 czerwca. To jest notatka z rozmowy telefonicznej premiera Tuska z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. No i tu jest napisane, że rozmowa została przeprowadzona na prośbę strony rosyjskiej, że głównym tematem była sytuacja związana z incydentami, jakie miały miejsce przed meczem Polska-Rosja. Jest napisane, że prezydent Putin podziękował za możliwość przeprowadzenia rozmowy i dalej Donald Tusk podkreślił, że przeciwdziałanie im, ukaranie winnych to zadanie dla służb porządkowych i prokuratur obu krajów, których współpraca powinna być jak najlepsza. No, panem się zajmowały służby, no, zgodnie z tym, o czym no Putin tak, rozmawiał. Może tutaj się wydać to śmieszne, ale w areszcie śledczy na Mokotowie chyba jeden ze strażników powiedział, że ty się ciesz, że jeszcze nie trafiłeś do aresztu do Moskwy, bo możesz trafić. Czyli oni wiedzieli wszyscy, że to jest tak, presja ze strony Rosji. Wszyscy wiedzieli. Później nawet po trzech miesiącach, po czterech, jedna z wychowawców mówi, że tu całe więzienie takie sobie robi podśmiewisko, że jesteś chyba pierwszym po 50 latach człowiekiem, który siedzi tutaj, a nie został skazany na śmierć, bo wszyscy, co nienawidzi Rosjan, to tam na dole zostali rozstrzelani. To jest niesamowite, bo pan siedział naprawdę w więzieniu, w którym tak, byli rozstrzeliwani też, ludzie. Też mi dawało za to dużo siły, bo nieraz chodziłem na spacerniach, chodziłem w podziemiach, gdzie mijałem cele śmierci, czyli szedłem tą drogą, gdzie 50 lat wcześniej wielcy polscy patrioci, tak jak Łupaszka, jak generał Nil, no i inni, tak, żołnierze wyklęci, którzy szli. Co pan sobie myśli po latach, patrząc na dokument, widząc, że ktoś to, taki... to mnie tylko upewniło, że Donald Tusk to jest, no nie ma takich słów, które można było określić, jaki on jest zły, antypola, tak. No zdrajca to mi się wydaje, że to jest mało powiedziane. To jest człowiek, który, no tak jak... No, każdy, kto był w PZPR, który po wojnie, tak, który wykonywał polecenia Rosji, bo wiadomo, że PZPR to byli ludzie, którzy wykonywali rozkazy Rosji. Tak. To nie byli też, to byli zdrajcy. No Donald Tusk przewyższa ich o głowę, tych wszystkich, którzy współpracowali z Rosją w latach 45-89. Fajnie, że to się ukazało, bo przynajmniej mam dowód, że się nie myliłem. I każdy, kto mówił, że Putin kazał mnie aresztować, no to wychodzi na to, że tak, tak. Sprawa po prostu była sprawą wagi państwowej i obaj panowie, jak powiedział kiedyś Donald Tusk, zadbali o to, żeby nikt trybów piachy resetu
nie sypał. Zresztą warto dodać, że kwestia mistrzostw w piłce nożnej, a więc również kwestia kibiców, była jedną z legend do nawiązania kontaktów służb specjalnych Rzeczpospolitej Polskiej z służbami Federacji Rosyjskiej. Zastanawiam się tylko, dlaczego można nie odebrać telefonu od prezydenta Obamy, można trochę obrazić wcześniej wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych w bezpośredniej rozmowie, a w przypadku Putina, który dzwoni w kwestii kibiców, a wcześniej w przypadku Ławrowa, który dzwoni w sprawie Zakajewa, należy odebrać telefon i ciągnąć, że tak powiem, rozmowę na ten temat. Proszę sobie wyobrazić, że nie ma na przykład, nie wiem, tej historii wstrząsającej absolutnie z Zakajewem, o której wczoraj była mowa, jest tylko to, co ten Chyżyryj zrobił z kibicami. No już to by wystarczyło do tego, że miał nie mówił właśnie pan Chyżyryj. Pan Andrzej z Wrocławia jest z nami. Kłaniam się, panie Andrzej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałbym powiedzieć, że oczywiście było bardzo fantastycznie, bo był po prostu pomnik Kukliczego, który stał przed tutaj garnizonem wojskowym i to było otwarcie, odsłonięcie tego pomnicza, to było w sobotę. Był oczywiście Tomasz Sakiewicz, co bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, bo prowadził ten panel. Przepraszam, bo chyba tak. Początek nam umknął. Pan Andrzej mówił o tym, że we Wrocławiu w sobotę po wielu latach starań tak. Wrocławskiego Klubu Gazety Polskiej odsłonięto taki skromny pomnik tak. generała Ryszarda Kuklińskiego, tak? Tak. Słuchamy, tak? Jeszcze jedną rzecz chciałbym zaznaczyć, bo mają wielkie pretensje. To nie chodzi o to. My jako klub dołączyliśmy się, bo była to inicjatywa panów represjonowanych i więźniów politycznych. Jest taka organizacja w Wrocławiu. I oczywiście ja byłem jako dołączyłem do, bo wiedziałem o tym samym chciałem po prostu taki pomnik zrobić, ale dołączyłem do ludzi, którzy już to mieli, już prawie że gotowe. Z tym, że już staraliśmy się poprzez Błaszczaka i była pani poseł Zalewska, też pomagała, bo to jakoś tak miałem o tyle pecha, bo pan Błaszczak nie był dwukrotnie na zjeździe, który by to, powiedzmy, ruszył. Ale udało się, ponieważ tak, ja byłem w Ministerstwie Obrony, koleżanka też była, staraliśmy się równie przy tym i to jest oczywiście nasza współorganizacja, bo pierwszym była ta organizacja, do których dołączyłem. Więc to jest to. Ale teraz chciałem o innej sprawie. Jak zaczęliśmy pomagać Ukrainie, jak zaczęliśmy, to dostałem telefon z Chicago od przyjaciela, który w czasach gdzieś w 80 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych przez Włochy. Ja też tak się miałem zrobić, ale to już nie bywało. I w związku z tym on prosił mnie, ponieważ wie, że ja jestem w klubie, że mam takie możliwości nawet z prezydentem Dudą rozmawiać, bo była na zjeździe i on o tym wie, bo kontroluje, bo przecież w Stanach Zjednoczonych też mamy kluby Gazety Polskiej. I prosił mnie i mówił, że żebym zrobił wszystko, żeby nie pomagać Ukrainie, bo to są po prostu, on nie dziwię się, ponieważ on z tych lat, który umknął, że tak powiem, banderyzmowi, i wcale mu się nie dziwię. Oczywiście ja mówiłem mu, że my dzisiaj akurat prosiłem go bardzo, żeby w tej chwili to jest już inna sytuacja. My oczywiście o tym nie wolno nam zapomnieć i nie zapomniemy, ale my dzisiaj musimy popierać to.
I to, co dzisiaj robi prezydent Ukrainy, jest dla mnie druzgocące. Mało tego, już mam takich kilka rozmów, których się tłumaczyłem. Naprawdę, tłumaczyłem się. I to jest niewyobrażalna rzecz, że mówili, widzisz, ja po prostu, bo każdemu mówiłem, jaka jest sytuacja. I to, co zrobił, stawia na Niemcy. Oni go wyplują. Po prostu go wyplują. To jest niewyobrażalne, że można zmienić w czasie tylko jednej obiecanki, że przyjmą ich do Unii. Oni ich do Unii przyjmą, nie przyjmą ich po prostu, ale to już jest, zresztą ja nie wnikam w to, czy przyjmą, czy nie przyjmą. Jedno to, co jest dla mnie dzisiaj, z którego się muszę tłumaczyć. I kolega z Chicago dzwonił do mnie i mówił, ja ci mówiłem, co to jest Ukraina. Ja ci mówiłem. I no cóż, no, zastało mnie to. No żalnie, panie Andrzeju, jest powszechne. To jest tak, że po tym zwrocie, no jest pytanie, czy to jest taki zwrot w krótkoterminowej perspektywie, czy bardziej trwały. No tak, wiadomo, oczywiście, to się pokaże. Tak. Ja jeszcze chciałem jeden moment, jeżeli chodzi o to podłe stworzenie, które stworzyło ten film. To jest podłość, ale jedna jest, ci panowie z leśnicy i ci leśniczy czy obrońcy granic powinni wezwać do sądu tą... No, ale te sądy, no panie Andrzejku, kochany, sądy są takie, że to w ogóle nie pamiętam. To prawda. No, panie Andrzeju, Holland powiedziała, że ona zrobiła ten film z miłości do Polski. To kończy jakąkolwiek rozmowę. Miłość nie jedno ma imię. Można kochać w przeciągu, na drągu, w pociągu i można kochać jak Irlandię i można kochać tak jak Holland. Tak. Kocha Polskę. Nie, dajmy spokój, bo to w ogóle szkoda naszej śliny na rozmowę o tej pani. W każdym razie, bardzo uprzejmie dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. W każdym razie ojca często trzeba pokazywać, jej ojca. To jest, nic nie warto pokazywać tam moim zdaniem z tego towarzystwa. To szkoda gadać po prostu. Proszę Państwa, ja mam jedno pytanie, mam taką prośbę do Państwa. Państwo znają tę sytuację tam z tym tak zwanym speakerem, czyli przewodniczącym kanadyjskiej Izby Kanadyjskiego Parlamentu. Wiedzą Państwo, że tam chodzi o to uhonorowanie tego z dywizji SS Galicjan i tak dalej. On się podał do dymisji, ten speaker. Natomiast chyba nikt o to nie zahaczył, nikt na to nie zwrócił uwagi. Tam podczas tych obrad, jak oni go tak oklaskiwali, ja mam takie wrażenie, że on powiedział po polsku, ten Hunka, że on powiedział po polsku, o Boże, ale no może ja się mylę, nie wiem. Może ja źle czytam z ruchu warg tego Jarosława Hunki. Telekino, bardzo uprzejmie proszę, pokażcie ten fragment z tych obrad tego parlamentu. Proszę zwrócić uwagę, co on mówi. On mówi o Boże po polsku. Zelensky's speech received at least a dozen standing ovations. There was also one for this man, a 98-year-old Ukrainian-Canadian who fought for Ukrainian independence against the Russians during the Second World War. No zobaczymy, jak to będzie z tą ekstradycją i tak dalej. A, jeszcze obiecywałem Państwu, że wspomnę o tym Tymińskim. No tak, no jak już jesteśmy przy temacie Kanady. 75-letni dzisiaj mieszkający na stałe w Ontario w Kanadzie, Stan Tymiński, chce się ubiegać o fotel senatora w okręgu numer 71 na Śląsku. Został zarejestrowany jako kandydat do Senatu w okręgu numer 71, który obejmuje m.in. Zabrze oraz Bytom. Zebrał wystarczającą liczbę podpisów pod swoją kandydaturą. Będzie reprezentował Związek Słowiański. Fantastyczna sprawa z tym
z tym Senatem się robi. To będzie taka izba takiej refleksji, że zróbmy krótką przerwę i zaraz wracamy.